Drogi Grzegorzu, chciałem ci tylko pogratulować przepięknego wozu. Ja ci tu pomogę odkręcać, czy odkręcasz? Nie, ja zakręcam. A, zakręcasz, okej. Okay. Zakręcam, muszę odwieźć malutką lawetkę do wypożyczalni, bo takiej dużej jeszcze nie mam, tylko na takiej mieści się niestety. F1, gwiazdka, gwiazdka. Serdeczne gratulacje i naprawdę duma mnie rozpiera, że taki Hot Wheels powstał w Polsce. A dziękuję bardzo. Jestem z tego projektu bardzo szczęśliwy. Bardzo zmęczony i bardzo szczęśliwy. Teraz chwila relaksu i lecimy dalej, nie? Jest bardzo kontrowersyjnie, ale też myślę, o to w tym chodzi, bo gdyby te wszystkie projekty były takie statyczne, spokojne, no to jednak nie na tym życie polega. Motoryzacja jest piękna i pamiętajcie, sky is the limit. Dziękuję bardzo i dzięki za tak super projekt. Cześć! Siemanko, moi drodzy. Są takie samochody, które powodują szybsze bicie serca albo co najmniej bardzo dużą kontrowersję. Pamiętacie na pewno tego Lancera. Ale mamy dzisiaj gościa specjalnego, który prezentuje się dokładnie tak. Oto F1, gwiazdka, gwiazdka. Powiem wam szczerze, to bardzo kontrowersyjny wóz. Zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Jest dużo takich ciekawych elementów, nie tylko w wersji graficznej, ale również trójwymiarowej. Przyznam wam szczerze, że ten spoiler to faktycznie bardzo duża kontrowersja. Jest duży, nie wystaje tak bardzo jak prototyp. Niemniej, no... wygląda jak istne szaleństwo. Co ciekawe, te poszerzki projektował mój kolega Alek, gorąco cię pozdrawiam. Te, że tak powiem, poszerzenia dokładane do błotników, które zobaczcie, jak są szersze w stosunku do zwykłego Forda, bo to jest oczywiście F-150, ale wersji Raptor. Fabryczne również nie były te wyloty gorącego powietrza, te tutaj o, oraz no właśnie cały tył to nie był fabryczny i... To zanim przejdziemy do wnętrza, przejdźmy się na tyły. Tutaj z kolei mamy butlę z airride'em oraz podtlenek azotu. Dwa kompresory, żeby szybko auto wstawało do góry. I tutaj zwróćcie uwagę, macie takie bałwanki. Nie ma tresorów, są za to amortyzatory i te charakterystyczne bałwanki do podnoszenia samochodu. Idźmy dalej. Aktywny wydech MG. I patrzcie to, auto jest zarejestrowane. No, trochę szok, nie? Ciekawy jestem waszych komentarzy, co o tym sądzicie. Nie, aczkolwiek historia jest bardzo ciekawa. Nie tylko przez 10 tygodni, gdzie auto było budowane na antenie programu telewizyjnego, ale też taką ciekawostką jest to, że auto było już kupione troszeczkę wcześniej. Przypłynęło ze Stanów. No i zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Fotele na pewno kojarzycie. To są... O, coś lata, jakaś mucha koło mnie. Fotele są z wersji OPC i tak otwieramy tylne drzwi, wygodna kanapa. Fajnie, fajnie. W standardzie był automat, tu mamy manual. Również dźwignia, taka dodatkowa i ten charakterystyczny nabój, uwaga, on będzie do podtlenku azotu. To nie wszystko. Kierownica i magiczne wyświetlacze. O, jeden jest tu, drugi większy wyświetlacz jest tu. Tutaj również są diody LED, które można zaprogramować. Bardzo nietypowe zegary, F1, gwiazdka, gwiazdka, ale moi drodzy, to nie wszystko. Tutaj również mamy takie bardzo ciekawe nakładki. Chodźmy dalej. No, auto było rozebrane do gołej, gołej śrubki, a już jest całe jeżdżące z poduszkami, ze wszystkim, nawet również z takimi fajnymi nakładkami progowymi. Dobrze, to przyznam szczerze, chyba tyle. Auto wygląda mega ciekawie. Ciach, jedno. Ciach, drugie skrzydło. Bardzo dobrze to się prezentuje. Koła, no jakiś obłęd, zaraz tu znajdziemy, ale jak mnie pamięć nie myli, to mają 22 cale. W ogóle patrzcie, ile tu jest liczb, ile tego wszystkiego. Felgi oczywiście są od, no pamiętacie? Pamiętacie pewnie, Sidowskiego, ale staram się tu znaleźć rozmiar, bo mi z tego wszystkiego umknęło. Jest 3, 5, 5, 25, 24 cale. Ale kosmita, coś niesamowitego. W dodatku, no, potężny układ hamulcowy, który w tym przypadku nie wygląda na tak potężny. No ale dobra, przejdźmy do tej kontrowersji, no bo skrzydło. Skrzydło
Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym skrzydle. No jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Maskę, jak się maska otwiera? Maskę się otwiera o tu, gdzieś już wam pokażę. O, pięknie ci dziękuję. Super, dzięki śliczne. Co było najtrudniejsze w budowie auta? Szczerze, to czyszczenie. Zwróćcie uwagę, silnik nawet deklep polakierowany na takie tłuczone szkło. Dodatkowo również kompresor V8. No brzmi naprawdę niesamowicie. No właśnie, jak brzmi V8? To będzie nurtujące pytanie, ale zaraz skoczymy po Jasona i nam, mam nadzieję, w tym wszystkim pomoże. Zanim przejdziemy jednak do wydechu, ależ ta maska ciężka. Skupmy się na grafice. Custom Punch. No, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Naprawdę, szacun. Tu wiele detali, które powodują, że można na to auto patrzeć godzinami. Tu również. No, jest naprawdę, naprawdę ciekawie. No i dziesiątka. Dlaczego dziesiątka? Ponieważ jest to jubileuszowa liczba edycji programu telewizyjnego. No i oczywiście the sky is the limit. No i ten hashtag, nie ograniczę się. F1, gwiazdka, gwiazdka. W ogóle ciekaw jestem waszych komentarzy, waszego zdania. No moim zdaniem to jest taki Hot Wheels, przerysowany, troszeczkę karykaturalny, ale taki w pozytywny sposób, bo gdyby te wszystkie auta były takie same, to po prostu byłyby nudne. Więc zrobienie gotowego auta albo przerobionego auta, które wygląda tak samo jak oryginał, no A tu mamy auto, gdzie chcielibyśmy mieć na pewno takiego rysoraka i doskonale się nim bawić. Mnóstwo emblematów, mnóstwo detali, również odnośnie emblematów. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ciach, wygląda to naprawdę dobrze. Coś jeszcze można dodać o tym samochodzie? No, przyznam szczerze, budzi olbrzymie kontrowersje, ale za to kochamy tą barwną, ciekawą motoryzację i tak jak było w przypadku Lancera, macie go tam, tam również było barwnie i kolorowo, ale myślę, że programy telewizyjne też muszą robić show. I gdyby to było zbyt statyczne, zbyt takie, wiecie, delikatne, to byłaby nuda. A tutaj, jak mamy dużo kontrowersji, dużo emocji, potężne spoilery, wielkie wydechy, to dzieje się naprawdę dużo i o to w tym wszystkim chodzi, żeby była zabawa, żeby później te dzieła sztuki podziwiać na wydarzeniach motoryzacyjnych, a zdradzę wam, że Grzegorz będzie w tym roku na wielu wydarzeniach motoryzacyjnych, również z wieloma samochodami, także śledźcie tam Grzegorza na bieżąco, bo będzie informował, gdzie będzie, z którym samochodem, a to potężne bydle też również znajdzie się w kilku miastach całej Polski. No wygląda naprawdę ciekawie. A, jeszcze mam, chcecie posłuchać jak gada? No to wbijajcie komentarz i poczekajcie do końca materiału. Co było najtrudniejsze? Praca. Wszystko po nocach. Wszystko po nocach. Jak to się pali, pokaż. No. Normalnie. Sprzęgło. Dziękuję, dziękuję. Moi drodzy, to był Ford F1, gwiazdka, gwiazdka Grzegorza Dudy. Ja wam bardzo dziękuję za tego szybkiego vloga i do zobaczenia już niedługo, a myślę, że na Dabet w Kielcach będzie można zobaczyć, jak ten projekt pomyka. Widzimy się już niedługo, hej!